Cześć, witam w kolejnym nagraniu, w którym dzielę się swoimi doświadczeniami z budowy. Jeżeli nie oglądałeś poprzednich materiałów, to przypominam, że mam wylany fundament pod taras. Dzisiaj go będę rozszalowywał, o ile pogoda pozwoli. Jak może zauważyć, mam już bloczki przywiezione, więc pozostaje mi, tak jak wspomniałem, rozszalować to. Mam też papę termozgrzewalną. Trzy rolki zostały mi jeszcze z budowy, więc ją wykorzystam. Dam tutaj papę, zgrzeję ją, a następnie będę układał ścianę z bloczków. Oczywiście najpierw wyznaczę boki ściany za pomocą sznurka. W poprzednim materiale wspominałem, że już wydałem na to 4,5 tysiąca złotych. Planujemy tutaj dać kompozyt, chociaż po wycenie, którą dostałem, około 20 tysięcy złotych za sam kompozyt i elementy składające się do tego, troszeczkę zmieniam chyba zdanie, zobaczymy, jak zadecydujemy. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Tutaj dzieciaki się trochę bawiły, chodziły, dlatego jest tyle piachu na nim. Najpierw go rozszaluję, później go przemyję albo zmiotę z tego fundamentu ten piasek. No i tyle. Zabieram się do roboty. Wszystkie wkręty powykręcane, teraz wyciągam kołeczki, zabieram te deski i czyszczę fundament. Jednak bez łyżki się nie obejdzie. Niektórych po prostu nie dałem rady odkręcić, więc muszę siłą. Lecę dalej. Minęły 3 godziny, a ja mam dopiero rozszalowany ten kawałek. I tutaj. O. Tutaj nieruszone, tylko powyciągane kołeczki. Muszę używać przecinaka, łomika, bo inaczej nie da rady się tego wyciągnąć. Także muszę odkopywać jeszcze troszeczkę tutaj w koło tego szalonku, żeby to łatwiej wyciągnąć. Niektóre tak się przelepiły do muru, że zostawiam je, to nie ma znaczenia, niech sobie gniją tam gdzieś w ziemi. A no, a resztę będę się starał jak najwięcej wyciągnąć. Myślę, że wyciągnę praktycznie wszystko, no. Takie niektóre elementy tylko pozostawiam. Tutaj też to wyciągnę. Szkoda trochę desek, no bo jednak to były świeże deski, no ale co poradzisz. Słuchajcie, wszystko rozszalowane. Fakt, jest już wieczór, dlatego że wcześniej nic nie nagrywałem. Musiałem przerwać pracę. Ale zobaczcie, wszystko już rozszalowane. Tu poszło bardzo łatwo, bo tu było wysoko, jak pamiętacie. No tutaj cyk. Ładnie to wygląda. Teraz zabieram się za płukanie tego betonu, bo niestety chodziłem po nim. A jak widzicie, błoto jest w koło. Więc lepiej, żeby było czysto, zanim zacznę coś dalej robić. Darmowa woda z beczki. A rano tu przyjdę i jeszcze zmiotę to, co zostanie. Słuchajcie, wszystko już poczyszczone, fundament jest już czyściutki. W ciągu kilku najbliższych dni ma być już ładna pogoda, ma być sucho, bez deszczu. Więc będę się zabierał za murowanie. Myślę, że od jutra zacznę. Dlatego, że jakby było deszczowo, to zobaczcie, tutaj jest glina, to jest tak ślisko, jakby miał po tym chodzić, to naprawdę jest niebezpiecznie. Dlatego do tej pory korzystałem z tego fundamentu, mogłem sobie chodzić. A teraz już nie będę na niego stawał, żeby nie nanosić piachu. Widzimy się jutro. Mamy kolejny dzień, słoneczko pięknie przesuszyło fundament, który wczoraj czyściłem. Dzisiaj zabieram się za przyklejenie papy, jest już godzina trzecia, więc nie mam za wiele czasu. Przyklejam papę i spróbuję zacząć murować, albo chociażby wyznaczyć, wytyczyć ścianki tarasu. Do dzieła. Nie mam zbytnio pomysłu, jak przysiąść tą papę, więc spróbuję w ten sposób. Założyłem starą tempą dosyć tarczę, więc nie będzie mi jej szkoda. Podłączyłem odkurzacz, żeby zbierał syf. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli nie, to spróbuję piłą ręczną. Nie próbujcie tego w domu. Jak widzieliście, próbowałem przeciąć na kośnicy, to był głupi pomysł, ale przynajmniej mam pozaznaczone ślady
gdzie muszę ciąć. Nie no, ukośnica jest jednak troszeczkę za słaba i za mała, przynajmniej ta. Może szlifierką kątową by dało radę jakąś dużą, ale nie ukośnicą. Dobra, ważne, że spróbowałem, nie nadaje się do tego, tnę tradycyjnie. No i obcięte, teraz zabieram się za drugi kawałek i idziemy to kleić. No i przyłożyłem papę, rozwijam do końca. Na długość pasuje niemalże idealnie, więc nie mam za wiele przymierzania. Idę kroić następne papy, ale najpierw muszę usunąć te dwie deseczki, które tam wystają. Papa porozkładana z każdej strony. Teraz zwijam je do połowy z obu stron, z tej do połowy, z tej do połowy i wtedy będę zgrzewał sobie tutaj ładnie palnikiem. Zawijam o w ten oto sposób. Pyk. I teraz będę nagrzewał z tej strony, podpalał i rozwijał pomalutku. Ubiorę tylko skórzane rękawice, żeby się nie poparzyć i jedziemy. Samemu może to nie być takie proste, aczkolwiek spróbuję. Nie ma gazu w butli. Muszę jechać gdzieś kupić jakoś. No jestem, mam nową butlę, działam dalej. Jak mogliście widzieć na poprzednim ujęciu, przykleiłem papę, czy przygrzałem papę do fundamentów, nie wiem czy było widać. Sprzątnąłem także w koło, wszystko ładnie, wszystkie deseczki, więc już mi nic nie będzie przeszkadzać. Zaczynam od wymierzenia ścian zewnętrznych tarasu, w tę stronę, dam linki i będę zaczynał murować. W tych ciemniejszych miejscach, nie wiem czy mówiłem, że troszeczkę bardziej przygrzewałem, żeby złączyć dwie papy na przykład, jak gdzieś mi bokiem poszła albo coś, żeby je złączyć, troszeczkę bardziej przygrzewałem i one się tak jakby zlepiały ze sobą, więc jest w miarę ok. Na szczęście jest sucho, więc praca będzie o wiele łatwiejsza, nie będę grząsł w tej glinie, co bardzo mi na pewno ułatwi pracę. Dobra, zaczynam od wymierzania, wytyczenia ścian. Szkoda, że wcześniej tego nie zaznaczyłem od razu, byłoby o wiele, wiele łatwiej. No a teraz muszę robić to po raz kolejny. Deski powbijałem, tak samo poprzykręcałem deski poprzeczne w poziomie. Teraz będę zabierał się za wytyczenie tego po raz kolejny. Teraz będzie łatwiej, bo już wiadomo, mam to poznaczone. Tutaj linie są mniej więcej proste. Tam, gdzie mi wybrzuszyło, też to wyprostujemy, więc nie będzie żadnego problemu. Z tej strony tak to wygląda. Tam tak. No i co? Zabieram się do wytyczania, a później do murowania. No i mam wytyczone, powiem wam, że zajęło mi to bardzo dużo czasu, około 2 godziny przynajmniej, żeby to zrobić dobrze. Zobaczcie. Dałem już dwie linki, żeby łatwiej było mi to mierzyć. Później najwyżej dam deseczkę wyżej, jak będę chciał trzeci bloczek na wysokość dawać, więc powinno być lepiej. Tam też wyszło dobrze, wszędzie są kąty proste, więc jest fajnie. A dopiero tutaj widać przy tej lince, jak mi wypchało z tej strony także fundament, zobaczcie. Jednak trzeba było to bardzo mocno zabezpieczyć, żeby było prosto. No to nic, poszło troszeczkę więcej betonu, ale nic się nie stało. Teraz zabieram się za murowanie. Zacznę od narożników, tak jak powinno się to robić prawidłowo. I pierwszy będzie ten narożnik prawdopodobnie. W ogóle w tym miejscu będzie inaczej troszeczkę, bo tutaj będą schody. Więc narożnik muszę przenieść jeszcze do tej strony, czyli muszę jeszcze z tamtej strony dać jeden sznurek, żeby było wyraźnie widać, gdzie mam murować. Ale to nic. Zbiera się troszeczkę na deszcz, mam nadzieję, że się wyrobię, chociaż zacząć przynajmniej jedną warstwę, żeby dzisiaj zrobić.
to jutro pójdzie dużo, dużo łatwiej, jeżeli już zacznę. Do dzieła. Mam przygotowane mieszadło, kupiłem zaprawę murarską w workach, zaraz ją przyniosę. Wodę też mam podciągniętą, tutaj jest szlauf. Będę wymieszał w tym wiaderku. Zaczynam, ale najpierw przyniosę jeszcze tą linkę. Sznurek pociągnięty, więc ten na razie mogę zdjąć, żeby mi się łatwiej pracowało. Deszczóweczka, jaka czysta. Zobaczcie. Nie będę udawał, że wiem, jak to robić. Naoglądałem się na YouTubie. Zabieram się do roboty. Cztery bloczki i pół worka zaprawy murarskiej, więc trochę czeka mnie mieszania, ale to nic, działam dalej. No i już za czwartym bloczkiem już doszedłem w miarę do wprawy. Myślę, że jak skończę murować ten taras, to już będę wiedział, jak się muruje. Pierwsze koty za płoty, tak jakby można było powiedzieć, pierwszy kawałek skończony. Na początku myślałem, że to bardzo trudne, a tak naprawdę nie jest aż takie skomplikowane. No tyle, że nie jest lekko, tak? Trzeba worki dźwigać 20-kilowe, no i te bloczki, które też troszeczkę ważą. Troszeczkę mi zajdzie tutaj na pewno, ale jestem dobrej myśli. Pierwsza warstwa będzie najgorsza, wiadomo, później im wyżej, tym łatwiej, nie będzie trzeba się tak schylać. Mam do zrobienia 5 albo 6 warstw, jeszcze dokładnie nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę. Ciężko mi obliczyć. Biorę się do roboty. Początek już za mną, więc rozkręciłem się troszeczkę, tak jak powiedziałem wcześniej. Idzie mi nawet dość dobrze, jest równiutko. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce w ogóle. Ale no co to jest? To jest tylko murek, tak? Nie robi się tego tak wcale ciężko. Myślę, że bez problemu każdy z Was by sobie poradził. No, na dzisiaj koniec. Widzimy się następnego dnia.